tym odcinku między innymi. Boże, nie wsiedliśmy do pociągu. Mają wszyscy kawałek do pana Gopra. Tym się we mnie był pod wpływem alkoholu. Ja delikatnie. Cała droga. Kurwa. Fajnie. Nie da się. Strasznie zimno. Dobre. Traktor nas goni. Prank ci się udał. Boli mnie lewe kolano. Obydwa nadgarstki. Dupa. Bagażnik. Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Słuchajcie, dzisiaj razem z Patrykiem przyjechaliśmy do Gdańska i stąd ruszamy na rowerze do Świnoujścia. Nie wiem, ile trasa nam zajmie, liczymy na jakieś 4 dni. Dziennie chcemy robić około 125 km. Jeszcze raz, bo ta kurwa. Dziennie chcemy robić jakieś 125 km. Zobaczymy. Patryk, kilka słów. Obserwujcie się, bo będzie się działo. Dwie mądre i pojebane głowy. Zapraszamy do miłego oglądania. Będzie wesoło. Także trzymajcie kciuki. Ta wyprawa będzie dużo cięższa niż ostatnia, ponieważ mamy toboły, nie ma samochodu, który by nas asekurował. A będzie nieźle. Siema, wstałem i biorę prysznic. Robię śniadanie, wszystko naraz. Myję zęby, robię śniadanie. No to co, można jechać, nie? Rower waży ze 35 kg. Na pewno będzie ciężej niż było w ostatniej przygodzie. Chyba ten rower jest tak ciężki. Ahoj przygodo, czas ruszać w podróż, przed nami długa droga. Niestety boli mnie kolano od wczoraj, mam nadzieję, że będzie dobrze. Nie, mam nogi w odwrotce. Nie, spokojnie. Czeka nas fajna przygoda. Ile dzisiaj? 150. 150 pójdzie, to spróbujemy 150. Słuchajcie, jaka akcja, nie uwierzycie. Wyjechaliśmy do dworca wschodniego i... Wiecie co odjechaliśmy? Kupiliśmy bilet na pociąg i nie wsiedliśmy do pociągu. Odjechał nam chwilę przed i jesteśmy w dupie. Ale to są miejsca na rowery wolne, nie? Dziękujemy! Dziękujemy ci! Uciekł nam jeden pociąg, ale na całe szczęście udało się dogadać z konduktorem drugiego pociągu, który był 30 minut później, także mamy tylko 30 minut opóźnienia w sumie. Przygody od samego początku. Dobre dogadanie. Starałem się. Specjalnie dla ciebie. Najbliższy pociąg z miejscami na rower był o 15. Na szczęście są dobrzy ludzie na tym świecie i do Gdańska jechaliśmy z tylko 30-minutowym opóźnieniem. 36 stopni. Pany, ale będzie... ciężki. Dobra, haczyki siedzą. Gwiazdeczka siedzi. Pa. Wyruszyliśmy z Gdańska, jedziemy w stronę Sopotu, Władysławowa i tak naprawdę dzisiaj mamy 140 km do pokonania. Dychę już zrobiliśmy. Ludzi nie interesuje, że jest ścieżka rowerowa. Trzeba myśleć za innych. Nie ma oznaczeń, że ścieżka rowerowa. W p***ie mają wszyscy. Uważaj. Jesteśmy w Jelitkowie. Plaża w Jelitkowie już za nami i lecimy w stronę Gdyni, Sopotu. No i w stronę Władysławowa tak naprawdę. Nagrywam morze, żeby wiedzieć, że jesteśmy w Sopocie. Bardzo szybko, sprawnie idzie. Tu kurwa będzie czas między ludźmi. I no chyba trzeba przejść, co? Dawaj k***a na GoPro. Numer 9. O to twój. Jestem na plaży w Stegnie. Ja pierdolę. Gdzie my tym rowerem jechaliśmy? Nie przejedziesz tędy, stary. To co robimy? No jest tu droga po lewej stronie. Jest jakieś przejście na górę? Chyba nie. Nie ma. Są klipy. Dobra, wracamy rowerem normalnie do drogi. Tam gdzie trzeba było odbić, gdzie mówiłem. Pod górkę, pamiętasz? Wie pan, czy tam jest droga, czy przejedziemy dalej jak ktoś? Tam nie ma. A, okej. Okay. No way. No właśnie nie dojedziemy, wracamy. Bo jest plaża tutaj. Dawaj go, wciągamy na górę. Jaki ciężki, skurwiel. Rower waży pewnie trzykrotnie więcej z tymi torbami. Każdy podjazd to była udręka. Kurwa, ciężko z tymi torbami. Dobra, jedziemy tędy. Tragedia. Ta górka jest tragiczna. Zrobiliśmy jakieś 35 km. Jest lampa. Chuj. Gorąco? Widzisz tą fontannę? Boczki, boczki. Czy miały fajną zapłatę? Macie tutaj dwie. Wezmę dwie. Wezmę fioletową i niebieską. Macie 10. O, dziękujemy. Dobrego dnia. Cześć. Hej.
właśnie dojeżdżamy do Władysławowa. Także jeszcze niecałe 7 dych do zrobienia. Jest upał, gorąco. Chwilka przerwy w drodze na Hel, czy tam do Helu. Ciężko. Pierwszy dzień przebiegał bardzo sprawnie, byliśmy bardzo zmotywowani. Wszystko przebiegało po naszej myśli, poza małymi mankamentami plus moim bolącym kolanem. Raczej nie wydarzyło się nic szczególnego. Oczywiście do czasu. Dotarliśmy do Helu. Za nami stówka. Jedziemy teraz nad wodę i za chwilę ruszamy w stronę Władysławowa. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w kurde niewygodna trasa, bardzo dużo much po drodze, mnóstwo przystanków, droga bardzo nierówna, szarpana, ciągle musieliśmy się zatrzymywać na światłach. Skurcze łapią, muchy tak samo. 100 km. Lecimy sobie już z plaży w Helu. Ciśniemy teraz w stronę Władysławowa i tam będziemy szukali miejsca, żeby zasnąć. Zasnąć będziemy. Obóz rozbić, kurwa, nie zasnąć najpierw. Kurwa, tak wieje, że mnie zaraz zdmuchnie. Jest tak ciężko wracać. Patryk wykrakał, mówi, że tam tyle ludzi jeździ, że nigdy nie było kolizji. No to dzień dobry. Wpierdolił się we mnie pod prąd gościu na rowerze między ludźmi. I co się później okazało? Był pod wpływem alkoholu, ale nie mam czasu na robienie ludziom problemów. W sumie powinienem mu zajebać liścia chyba tylko. Jest już ponad 125 km. Bardzo bolą mnie stopy. Potrzebuję się napić. Nie piłem nic od godziny. Cisza, spokój, więc pewnie wezmę wszystkie. Malina jadą. A teraz. Tak wygląda szczęśliwe dziecko. Dzień drugi przed nami. Napadala burza. Patrzcie na górę. Jeszcze dzisiaj. Poczekać, aż to przystanie. Już kropi, 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 kropi. No chuj, delikatnie. Ruszyliśmy w drogę, przecież nie jesteśmy z cukru. Poza tym, no, trasa sama się nie zrobi, a my mamy jakiś cel, więc lecimy. Trzymajcie kciuki. Ale chuj, droga. No. Garbia! Siemka. Młody jest panem. Siemanko. Jak tam? Cześć. Podróż? Hej. No, baliśmy się, że nie damy rady pojechać, ale daliśmy radę. Zrobimy sobie szybkie zdjęcie i jedźcie dalej. No pewnie, dalej, pewnie. No, zostajesz? No. Ja też chcę. Dobra, dawaj, dobra. Wiktor. Dobra, dzięki. Ja jeszcze podpiszesz się? Dawaj, raz, dawaj, dwa, trzy. O kurczę, ale to dziękuję bardzo. Także powodzenia. Nie, dziękujemy. Bierzemy. Lecimy dalej. Cześć. Z deszczu znaczy się z asfaltu na piach. Większy przystanek Łeba. Ale ładnie, fajnie. Łeba 42? To niedużo. Dębki, pogoda się naprawia, jedziemy dalej. Cała trasa po lesie. Na samym początku tylko troszeczkę asfaltu. Chyba taka droga będzie cały czas. Kurwa. Las, piach, grząski grunt plus ciężar rowerów w połączeniu z naszą masą nie ułatwiały nam pokonywania następnych kilometrów. Go, 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 go. Dawaj, go, power. Kurwa, droga, ja pierdolę. Że droga, Sława, zobaczcie jaki widok. Fajnie. Tu już nie ma odwrotu. Ciężko? To jedź w prawo, zobacz tu. I tak szybciej jak lasem. Jednak ten etap podoba mi się najbardziej. Thank you.
A zajebiście. Dla Persy i ogień. Droga nieco lepsza. Zjechaliśmy sobie po plaży, było ciężko. Łeba też jest, zobacz. No to jedziemy na łebę. Jajpie. Tu już jest normal. Znowu. Pojechaliśmy nie na tą drogę, co trzeba. Dodatkowo była masa piachu, trzeba było przeprowadzać rower. Finalnie doszliśmy do plaży, nie musieliśmy wracać. Mamy jakieś 2 km w dupę. Czas na zmianę obuwia po 60 km w klapersach. Chodzą na jacze. Pół godzinki przerwy i ruszamy w dalszą podróż. Przed nami jeszcze pewnie drugie tyle, ale mamy dużo więcej czasu. Smacznego. Halo. W dupie cię mają. Odkryłem patent na bolące nadgarstki. Trzymam sobie pod chwytem i nie ma problemu. Jesteśmy w łebie. Trzęsie, kostka. Takiej nawierzchni jeszcze nie mieliśmy przez nasze 2 dni. Zatrzymaliśmy się w łebie na rybce. I niebawem ruszamy. Przed nami jeszcze jakieś 60 km. Mamy sporo czasu zaoszczędzone przez to, że wyjechaliśmy o 8. Aczkolwiek, no, gdyby nie te ekscesy po wydmach, bylibyśmy już na pewno w Ustce. Wjechał rybs on. Smakowa. Smak. Po zjedzeniu rybki ruszyliśmy w dalszą podróż w stronę Ustki. Dobrze będzie, fajnie będzie, fajna przygoda. Dzisiejszy dzień naprawdę bardzo męczący. Myślę, że z 700 kcal na godzinę paliliśmy tym takim dziwnym, szarpanym tempem. No dzisiaj ma masa przygód znowu. Deszcz pada, ludzie ostrzegają przed drogą. Podobno piach. Pani w sklepie powiedziała nam, żebyśmy zmienili drogę, ponieważ po drodze są bagna, a nie chcemy iść w bagnach, ani jechać w bagnach, ani w ogóle mieć styczności z bagnami. Więc robimy troszeczkę objazdu. No mamy jeszcze 40 jakieś 5 km do celu. Lecimy spokojnym tempem, a już jest ciężko. Proszę Państwa, jaki smutny. Nie da się jechać bagno i choćby brud, błoto. Uważaj. Ja pierdolę. O chuj. Jeszcze tych komarów tyle. Wypiorę w morzu łez. A dużo tamtego jeszcze jest? No tak w 1/3 jesteście, nie? No. Dobra, lecimy. Dzięki. Ja pierdol. Strasznie zimno. Chujowa droga. Cały dzień chujowa droga. No dość. 21 km zostało do celu. Wreszcie mamy asfalt, ale zaraz trzeba zbić na drogę. I mam nadzieję, że ten asfalt będzie się ciągnął dalej. Słońce świeci. Patryk leci. Ja, no ale ciężka, ciężka droga strasznie. A ciężka, jak mam dzisiaj drogę? Masakrycznie, siemanko. Cześć. Witam. Cześć. Więc mieliśmy błoto, mieliśmy chyba z 20 różnych nawierzchni drogi. Mhm. Jak jechałem z Zakopanego do Gdańska, no to tylko asfalt i piach. No i górki, ale też nie miałem bagażu. A tutaj ten bagaż sam waży z 30 kg. Tak, bo my mamy i namiot, pod namiotem śpimy. Górek nie ma, ale każdy taki nawet najmniejszy podjazd z tymi torbami. No zobacz sobie rower, podnieś go, zobacz ile on waży. No oczywiście. Tyłu nie możesz podnieść nawet, no. Nie? On mi go ciągle podrzuca do przodu. Jest bardzo ciężki, no bo mamy tutaj powerbanki, nie powerbanki tego sprzętu. No tak, pompkę trzeba mieć, klucze, tak? Żeby jakby coś się zepsuło. Tak. Dętki, nie dętki, to wszystko waży. Jedzenie, woda, wszystko. Dobra, superowo, dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo, hej, hej. Dawaj maksymalnie, jedziemy. O, już pojechał beze mnie. Do zobaczenia, cześć. Km. No strasznie, przez tą drogę tam. Tam, kurwa, miał być asfalt kiedyś. Tędy jest 11 minut duże, pokazuje. No takiego motywowania się to jeszcze nie znaliście. Zapiekanka z majonezem! Gotowa na zapiekankę! Jadę po ciebie!
Jedziemy 12 km po zapiekanku. Zostało 1,8 km mordzia. Usteczko. Usteczka. Powiedziałem, byśmy się zabili. Co bierzesz? To samo co ja? Wziąłem zapiekankę dużo z ketchupem i majonezem. Bez cebulki? Z cebulką. Tak? I salami wziąłem. Brudny jesteś od majonezu. Wyjebane, nie? Taka dieta. Herbata, ja zobaczę. Lastwo. Obozowisko zawijamy. Patryk, trzeci dzień, jak się czujesz? No, 8 na 10 zmęczenie. Zresztą widać. Czyli całkiem duże. Widać po twarzy. Całkiem duże, 8 na 10 to jest dużo. Zmarszczony jak bulldog francuski. Ja pewnie nie lepszy, ale ze zmęczeniem czuję się nieco lepiej. Leczymy, w klapersach nie jadę. Zakładam normalnie. Budki i ciśniemy. Trzeci dzień. Moment siadania dupy na siedzenie. Trzeci dzień wyprawy. 0 do 10, nie? Siadaj na dupę i od 0 do 10 krzycz. Nie najgorzej. Boli mnie kolano. Kurwa, droga fajna. Dzień dobry. Wpadamy na jabłka po trasie, ale takie są dobre, ja to uwielbiam, takie twarde, kwaskowate. Zdrówko. Dobre? Moja kolej, ja lubię kwaśne, ale nie wiem, czy aż tak. Lubisz kwaśne, lubisz ostre. Zajebiste. A ja lubię słodko-słone. Jakie soczyste. Mm. Traktor nas goni! Poszedł! Mówił, że przejedziemy, ale... Tędy? Myślisz? Przecież pytaliśmy się go, to dlatego zjechaliśmy, co nie? I nam powiedział, że tędy przejedziemy. Ale skłamał, Zapytaliśmy się takiego dzieciaka, czy przejedziemy tędy prosto, bo na mapie nic nie było. Jest woda. On mówi, tak, przejedziecie. Dojeżdżamy i koniec. Musimy wracać. Także dzięki, mordo. Prank ci się udał. 98 km do Kołobrzegu. Mamy przystanek, zdjąć kurtki. Deszcz przestał padać. Cały czas pogoda niepewna, jak widać. W sumie jeszcze nie miałem okazji za dużo mówić o tym, co jemy. A jemy ciągle czekoladę, żelki i tak na zmianę. Jakieś bułeczki. Zobaczymy, co wyjdzie dzisiaj. Ja mam cały program. Przegląd rowerowy. Na stację wjechaliśmy, musimy podładować powerbanki. Witam w pracy. Zostało nam jeszcze 70 km. Patryk wyciąga batona. Jedziemy już taką drogą asfaltową w stronę Kołobrzegu. Nie? A jest! Lecimy. Lecimy. Pogoda dziwna, raz duszno, raz deszcz, raz słońce, kurwa. Aj. Każda taka górka jest kurwa dupę, nie? Z tym plecakiem, który waży, z tymi sakwami, które powodują, że rower waży 3 razy więcej. Podjazd jest masakrycznie ciężki. Dlatego mam patent, że rozpędzam się przy zjeździe i potem kurwa mała przerzutka i ogień. Scena przerwę. Kompocik. Dobry kompocik, co? Zobacz jak romantycznie. Są kwiaty, ty. W okularach jesz. I ty jesteś. I ja jestem, tak. 58 km do Kołobrzegu. Teraz dycha, jedziemy prosto. Droga całkiem przyjemna, najlepsza ze wszystkich dni. Mam nadzieję, że takie tempo już utrzymamy. No to dojedziemy gdzieś na 7 do Kołobrzegu. Ciśniemy dalej. Trzymajcie kciuki. Boli mnie lewe kolano, prawe kolano. Bolą mnie obydwa nadgarstki. Boli mnie dupa. Bolą mnie końcówki palców u dłoni. Mam piach w butach. A jeszcze prostowniki bardzo pospinane i w sumie mięśnie łopatkowe również, także jest fajnie. Nie ma poddawania się, pamiętajcie, nie poddajemy się nigdy. Zabieramy po swoje, nieważne co mówię. Koszalin, będziemy kosić liny. Trzeba kawał wymyślić o koszalinie, dawaj. 4 kilometry prosto. Będziemy podbijać kalorie. Dzień dobry. Poprosimy 2 cheeseburgery i 2 szejki. Ja chcę... Jeden truskawkowy. I jeden orzechowy. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dzięki. I przygoda. Kurwa, bagażnik się rozjechał.
Tak wygląda sytuacja, gdzieś spierdoliła śrubka i muszę sobie poradzić. Mam nadzieję, że coś z tego będzie pasować. Dokoło brzegu jeszcze trochę. Mamy 40 km. Dokoło brzegu 17 prosto. Mam nadzieję, że będzie taka ścieżka rowerowa do samego końca. Dzisiejszy dzień jest przepiękny, jeśli chodzi o jazdę. Poza tym, że rozbał mi się bagażnik, jest ciężko, ale stabilnie. Zmęczony, ale szczęśliwy. Coś cię boli? Lewy akilles naciągnięty lekko, lewe kolano, lewy kaptur, środek łopatki, odciski na stopach i najgorszą tarczę na dupie. Niestety, ledwo siedzę na siódemce. To samo mówię. Także kurwa, nie jestem sam. Żule prowadzą. Stało nam 27 km. Cel, jak na tą chwilę, cały czas idzie w dobrym kierunku. Double caramel. 26. Nogi dostały po dupie i jeszcze dostają cały czas. Droga jest taka sama. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Zostało nam dwie dyszki. Nie mam siły, a jeszcze 15 kilometrów mamy. I kurwa śpiewam, bo już nie mam siły. I jest mega ciężko, moje plecy odmawiają mi posłuszeństwa. Mam bardzo zmęczone obydwie czwórki, prawe kolano mocno obciążone, prostowniki spięte, plecy całe spięte w sumie. Odciski na palcach, łapy zajechane. Generalnie jest super, nic się nie zmienia. Szukałem miejsca, żeby zjechać się napić. Chcę odpocząć. Chyba ja jestem już... Bo mnie tak dupa. No dupa masakra. Czwórki w ogóle już nie pracują. Ja tylko nie mam mocy. Zostało z 13 km. Mamy to! Yes! Fucking yes! Woo! Wszyscy na sunrise. Zostało ci 10 km do celu. Chyba 110. No dobra. Przejeżdżaliśmy koło tego całego korka na sunrise. Mnóstwo osób gdzieś tam machało, więc kojarzyło akcję. Także pozdrawiam was serdecznie, jeżeli mijaliśmy się gdzieś na trasie. Duża piona dla was. My ciśniemy dalej, już końcóweczka. Namiocik jest. Dzisiaj tu spędzamy nockę. Jaki dym. No. Dzisiaj normalne śniadanie wreszcie. Dzisiaj ostatni dzień naszej podróży. 110 km zostało do Świnoujścia. No już najmniej drogi ze wszystkich, także będzie dobrze. Kolejna przygoda i walka z haczykiem, który się zerwał na krawężniku. Taka droga. Przez las dzisiaj jedziemy, ale wydaje być się bardzo ładna. Będziemy przejeżdżali koło wszystkich plaż chyba. Ale kurwa fajnie, ty. Zatrzymaliśmy się po drodze na kawkę. Mamy jeszcze 95 km jakieś. Masakra dla dupy ta droga. Jechałem, bo to jak ktoś nie przyjedzie kluków, to nie było nawet 10. No to jest podstawowa rzecz, jak ktoś to omija, to po co? Tak jest. Nie no, my byliśmy jeszcze do tej pory, mam błoto na hamulcach. Jakiś punkt widokowy chcecie sobie zobaczyć, czy tylko proste jedzie? Chcemy zobaczyć. Możemy, no. Warto zobaczyć ten piękny klif. Tam jest też tak, że można sobie siąść. Tutaj w razie czego w lesie można naprawić sobie rower, napompować, wymienić. Serwisować, fajna sprawa, w środku lasu. A ja je koko jumbo. Przerwa na szamkę. Dzisiaj szef kuchni poleca szprot i sardynki. Szprot i sardynki, ja też mam szprot. Zjedliśmy i ruszamy dalej.
był chill. Panie na rowerze. A, jeszcze jedna informacja. Rozpała mi się przerzutka. Jak jest? Super, zostało nam 65 km do celu, słuchajcie. Trasa jest mega zajebista, jeśli chodzi o wszystkie dni, które robiliśmy. Myślałem, że wczorajsza trasa jest najlepsza, ale zdecydowanie dzisiejsza trasa wygrywa. Wodę masz? Nie masz wody. Miałem spadek cukru. Musieliśmy zjechać do sklepu. Jesteśmy w Dziwnowie. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Widzicie, to są właśnie plusy jazdy rowerkiem. Widzowie wychodzą, dostałem monsterka. A bateria do naładowania. Bardzo wam dziękuję za to, że wyszliście. Jasne. Bardzo mocno doceniam takie gesty. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz. Super. 24 do końca. Przerwa. Dostaliśmy się do Międzyzdrojów, ale jest taki młyn. Zostało nam 11 km do końca i po drodze mijaliśmy plażę nudystów. Nie da się tego odzobaczyć. 5 km do końca, obstawiam, że za chwileczkę będzie znak Świnoujście. Przejechaliśmy tory, jedziemy jeść. Dojechaliśmy, kurwa, szczęśliwie. Promyk. Tak, na promyk 8-1. Wjeżdżamy na prom. Koledzy nas tu przywitali. Siemanko. Siemanko, siemanko. Siemanko, wierni widzowie kanału maksymalnie czekali. Puszczają nas na prom. Lecimy na drugą stronę, żeby zaliczyć zadanie i jedziemy jeść. Spokojnie prawie cali. Wylęgarnia mew i komarów dzisiaj. Spierdalamy. Na samym początku, zanim przejdę do podsumowania wyprawy, chciałbym was zachęcić do tego, żebyście zostawili subskrypcję, bo zbliżamy się do 500 000. I żeby was zachęcić, to niech będzie, że jedna subskrypcja to będzie następne 100 metrów do przejechania podczas kolejnej wyprawy. Także 10 subskrypcji to jest 1 km, a 1000 subskrypcji to jest 100 km. Łącznie zrobiliśmy około 520 km. Dlaczego około? Ponieważ czasami zapominałem włączać aplikacji, włączałem ją po czasie i gdzieś tam te kilometry sobie uciekały. Poza tym każdego dnia robiliśmy bardzo zbliżoną liczbę kilometrów, natomiast dzień drugi, no, wyprzedził wszystko. Myślę, że każdego dnia paliliśmy od 7 do 10 tysięcy kilokalorii, więc przeliczając to na 4 dni wyszło prawie 40 tysięcy kilokalorii, co oznacza, że być może niektóre osoby, które to oglądają, jedzą tyle przez miesiąc. Warto też dodać, że uzupełnianie kilokalorii było mniej więcej na poziomie 4 tysięcy, więcej raczej nie przejadaliśmy. Najcięższy dzień, zdecydowanie dzień drugi. Bagna, bardzo szarpana droga, mnóstwo różnych nawierzchni, było ciężko, plus największa ilość kilometrów do pokonania. Na samym końcu już było bardzo ciężko, zresztą widzieliście, jak musieliśmy się wzajemnie motywować razem z Patrykiem. Najłagodniejszy dzień, zdecydowanie dzień czwarty. Dlaczego? No bo kurczę, to już jest meta tak naprawdę. Do zrobienia najmniejsza ilość kilometrów, dodatkowo trasa bardzo przyjemna, fajna droga, ładne widoki, no i jedziesz z myślą, że za chwilę kończysz. Trasa, którą jechaliśmy, nie była typową trasą R10, często gdzieś tam sobie zjeżdżaliśmy, ale myślę, że wiele osób chcąca pokonać właśnie taki dystans i tą drogę może zaczerpnąć troszeczkę inspiracji i wiedzy z tego odcinka. Czy były chwile zwątpienia? Oczywiście, dzień przed, jak bardzo bolało mnie kolano przez cały dzień, no i drugi dzień w momencie, kiedy mieliśmy właśnie tak bardzo dużą ilość kilometrów do zrobienia z tymi wielkimi tobołami, gdzie jeszcze dodatkowo, no, po prostu nie mieliśmy siły, było ciężko, wszystko nas bolało. A teraz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wyszli na drogę i postanowili zrobić sobie zdjęcie, szepnąć jakieś dobre słowo. Dodatkowo dla wszystkich, którzy dotarli do końca tego odcinka, zachęcam do wchodzenia na maksymalnesosy.pl, ponieważ do przyszłego tygodnia, do wtorku, do 24, jest promocja na maksymalne sosy minus 25%, także wbijaj i zamawiaj, bo są jeszcze na stanie. Pamiętajcie, żeby również wbijać do mnie na Instagram, bo tam częściej wrzucam jakieś informacje, których nie widać tutaj. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję, no i co, widzimy się w następnym maksymalnym wyzwaniu i oczywiście na live we wtorek o 19:00. Do zobaczenia, cześć!